dzień to niezwykle wzruszający, bo to jest dzień kanonizacji Jana Pawła II. Wielkie uroczystości, miliony ludzi na całym świecie przeżywały na nowo postać i dzieło Jana Pawła II. To również wielkie dzieło Kościoła wpisuje się i nasze dzieło lokalne, ale także ogromne. I także z serca Panu Bogu w ten dzień ofiarowane. Jesteśmy pierwszą niedzielę w nowym Kościele. Modlimy się dzisiaj za ofiarodawców, budowniczych, wszystkich, którzy pomagali nam modlić się. Witam serdecznie wszystkich naszych gości, witam braci zmotoryzowanych, witam czcigodny księży koncelebranców, którzy chcieli być razem z nami i sprawować ten Eucharystię. I wszystkim życzymy obfitości Bożych łask. Zapraszam księżą Pobuszczowi za te piękne słowo powitania. To doniosło Bogu. Chciałoby się powiedzieć, jak szczęśliwa Polska, świat cały, od Bałtyku po Górszczyn. I już teraz sprawujemy Eucharystię, dziękczynią za kanonizację w papieżu, za tego papieża Jana Pawła, który był tu na Bałtykiem w Trójmieście, który zna nas, a my znamy jego drogi. On znał drogę do nieba, a więc ten, zanim postępuje, idzie drogą do domu. Chcemy się omówić, aby jego świętość była naszym skarbem, naszym kapitałem, by nas łaska Boża wspierała. Dziękujemy Bogu, że możemy modlić się w tej pięknej świątyni. Uczci Boga w Trójcy Świętej, uczci Jezusa Miłosiernego, a dzisiaj świętego Jana Pawła II. Niech nasza modlitwa pójdzie z czystych i wspaniałych serc. Modlimy się za tą parafię, wszystkie parafie, z których my kapłani pogodzimy, to Wiesław, reprezentuje całą Polonię, wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie, czasem bardzo daleko. Także jego myślimy o nich, myślimy o sławach, dobrodziejach, rybakach, ludziach ciężkiej pracy. Wszystkich budowniczych, którzy wierzą, że w tym domu zamieszka chwała Boża, że jest to miejsce spotkania Boga i człowieka. Pokornie prosimy Pana Boga, aby Pan rozmawiał tę wolę, którą będziemy pokoju na pamiątkę naszego uczniów. Niech Bóg nam to pomaga, byś
Hallelujah.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, przyjrzoną i opływającą sypią zanadrza wasze. Mierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Pismo Święte mówi, że był dzień, kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Stworzył nas takimi, aby mieć na kogo przelewać swoją miłość. Większość z was to rodzice. Ponieważ byłem świadkiem, nieraz odwołał się do waszej radości, waszego szczęścia. Kiedy wypatrywaliście się w wasze potomstwo, od początku szukając w nim rysów podobieństw. I dumny byłeś jako tata. I dumna byłaś jako mamusia, kiedy mogłaś stwierdzić, że jest do ciebie podobny. Trzeba pochwalić się przed znajomymi. To jest mój syn, to jest moja córka. Z racji na podobieństwo. Lecz nasz praojciec to pierwsze dziecko Boże został poddany próbie. I w próbie posłuszeństwa tak wiele roztrwonił. A wiemy, że wszystko miało być takie niewinne. Na pewno nie pomrzecie. Ale zastanówcie się, czy aby ten Bóg kocha was tak, jak mówi, skoro wam zabranie się zbliża, czy miłość stawia jakieś bariery? Czy ten Bóg was tak kocha, jak mówi, skoro zabrania wam spożywać z tego drzewa? Na pewno nie pomrzecie. Tak wyglądała ta próba, którą pierwsze dziecko Boże oblało. I od tamtego momentu tym duchowym krwioobiegu człowieka, ludzkości, krąży zatruta krew, zatruta wątpliwością w Bożą miłość. To jest źródło naszych osobistych i wspólnych nieszczęść. Posiada w naszych sercach wątpliwość w Bożą miłość. To prawda, że jak ktoś
roztrwonił swój majątek, rodził ubogie dzieci. Musimy z pokorą przyjąć tę prawdę, że jesteśmy zrodzeni na gruzach raju. Ale nie zmienimy tęsknoty, marzeń i pragnień, które nosimy w swoich sercach. Święty Jan Paweł II tyle razy, potrzebując nas na duchu, wspominał o tych tęsknotach i zapewniał, że one się ziszczą, jeżeli w każdej, od tej najbliższej, na tej najdłuższej perspektywie kończąc, zawsze będziemy widzieli tam naszą świętość. Roztrwonione zostało to szczęście, które było przypisane z woli Bożej, no, do raju, tak skrótowo to powiem. Doskonale wiemy, znamy zachowanie Adama, kiedy na spotkanie z tym nieszczęśnikiem postanowił pójść ojciec. To było przerażające, strasznie bolesne dla Bożego serca, kiedy zobaczył, jak ucieka w krzaki przed tym jedynym, który może go podnieść, pocieszyć, uleczyć i na nowo pokazać to do osiągnięcia perspektywy. I w ten czas to w Bożym sercu z pewnością zrodził się ten zamysł posłania do zranionego człowieka swojego Syna. A pięknem, całym pięknem tego zamysłu jest danie Bożemu Synowi twarzy podobnej do naszej. Dał swojemu Synowi twarz taką jak moja, jak twoja. Po co? Po to, aby człowiek nigdy już przed Bogiem nie uciekał. Wiemy, jak jest. Ale w niczym się nie zmieniła ojcowska miłość do zranionego dziecka. Już w drugiej księdze Biblii zapewnia, że nie jest Bogiem zapamiętliwym w gniewie. To jest pierwsze brzmienie Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, która nigdy się nie odwróci od swojego dziecka. Boże miłosierdzie to jest wciąż ta sama miłość, ale tak jakby przystosowująca się do słabości, do nieszczęścia, które przytrafia się człowiekowi, aby go podnieść, aby go uleczyć, aby go wzbogacić. To jest ta sama miłość, która swoją dobrocią pochyla się nad tym, co w nas jest złe. Swoją czystością nad tym, co w nas jest brudne. Swoją mądrością
nad tym, co was jest głupie. I swoją mocą nad tym, co w nas jest słabe. To jest, czy tak wygląda ta miłość od strony Ojca? A jak wygląda ona od strony mnie, ciebie, czyli dziecka? Jezus Chrystus specjalnie wybrał fragment Ewangelii, jest objawieniem nieskończonego miłosierdzia Ojca. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest miłosierny. Ale Jezus Chrystus nie tylko objawia nieskończone miłosierdzie Ojca. Przez Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani, abyśmy byli miłosierni tak, jak On jest miłosierny. I aby nas na tę drogę czynienia miłosierdzia wprowadzić w taki sposób taksatywny, podpowiada. Co trzeba czynić? Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną i utrzęsioną wsypią w zanadrza wam. A w tym miejscu tak proszę szczególnie posłuchać, bo Jezus objawia, że odmierzą nam taką miarą, jaką my sami mierzymy. W tym miejscu Bóg daje pracę, daje pozwolenie, aby bliźni potraktował mnie tak, jak ja mu uczyniłem. I dopóki nie zrozumiemy, że sami kręcimy na siebie taki czy inny bicz, puszczając mimo uszu, mimo serca właśnie to Boże Słowo, będzie nam na każdym kroku odmierzane tak, jak my mierzymy. A marzenia, a tęsknoty, a pragnienie w sercu. To pragnienie dobra, zrozumienia, miłości. A więc takie mają być też nasze miary wobec brata, wobec siostry. Kiedy kupiec używa dwóch wag czy dwóch miar. Stosownie ma wydarowaną wagę, kiedy przyjmuje na magazyn i podrasowaną ma wagę, kiedy stajesz przed ladą. Co powiesz o takim człowieku? Złodziej! A co powiesz o sobie, który też masz dwie miary, inną na siebie, a inną na bliźniego? Nie znamy niczyjego serca, tych szczerych postanowień, tego wysiłku, aby postanowiona poprawa się ziściła. Tych żarliwych pacierzy i szczerych łez. Kiedy jesteśmy niezadowoleni z pracy nad sobą.
Nie znamy tego. Dzisiaj, kiedy z racji na kanonizację przeżyliśmy tyle wzniosłych myśli i może były spojrzenia w niebo i myśli o tym, jak ogromna to rzesza. Kochani, w przeważającej mierze tam są nie ci, którzy odnieśli sukces, ale ci, którzy wytrwale zaczynali od nowa. A zacząć od nowa to poprosić miłosierdzie Boże, aby nas podniosło, uleczyło, umocniło, uczyniło mądrzejszymi. I widzieć jasno tą perspektywę świętości. Tej świętości, którą swoim słowem i dążeniem ukazywał nam święty Jan Paweł II. Nie znamy niczyjego serca, a więc ostateczne czy ostatnie słowo osądu zostawmy Bogu, zresztą ono do Boga należy. Tylko prawdziwie ewangeliczny człowiek może zanieść temu coraz bardziej samolubnemu, coraz bardziej egoistycznemu światu nadzieję, wielkoduszność, przemieniającą miłość. Tylko na wskroś ewangeliczny człowiek. No, konfraterzy wybaczą, że taki osobisty teraz bardzo będzie wtręt, ale Jan, święty Jan XXIII należał do naszej franciszkańskiej rodziny. Przy profesji do trzeciego zakonu przyjął czy postawił sobie imię Józef. I on powiedział, że aby światu zajaśniała nadzieja lepszej przyszłości, trzeba, aby przez ziemię przeszedł święty Franciszek na śladowcach swoich. Kiedy tak przeżywam ten dzisiejszy dzień kanonizacji i patrzę na Franciszka papieża i składam to sobie tak w jedną krótką całość, no muszę wspomnieć o jednym z takich wydarzeń, które miało miejsce u bram miasta Gubbio. Franciszek już był słabego wzroku i zbliżał się ze swoją ewangelizacyjną misją do bram tego miasta. Jeszcze widział, jak przez mgłę jego mury, ale już słyszał odgłosy, jak ludzie pokrzykują. Może się dowiedzieli, że idę. Może wyszli na moje powitanie, ale nie. Przyszedł bliżej i zobaczył, że ten pokrzykujący tłum jest uzbrojony. Mają kije, widły, gdzieś tam zobaczył siekierę. No i krzyczy z dołu, w ich stronę, na kogoście się tak uzbroili? A on mówi, na wilka. A co on takiego zrobił? A zakrada się do zagród i porywa na owce. Franciszek w duchu pochwalił.
walu wilka, że nie goni za chudymi kozami po lesie, a sprytnie podkrada. Ale wiemy, że postanowi pójść na spotkanie z wilkiem. Znacie to już z obrazków i z figur. Ta scena rozegrała się na oczach tych uzbrojonych na wilka mieszkańców. Franciszek popatrzył zwierzęciu w oczy. A potem wyciągnął swoją dłoń, a wilk położył na niej swoją łapę. I zaczęli wiwatować, rzucać berety w powietrze i krzyczeć, że Franciszek oswoił wilka, że oswoił wilka. Widząc ich entuzjazm, postanowił ominąć głupio. Poszedł do Yeti. Ale po pobycie w Yeti wrócił z powrotem i zaczął im wyjaśnić. Co wy nie mądrze? Przecież wilka stworzył Bóg. Co wy pisnie czytacie, że wszystko, co Bóg stworzył, popatrzył i powiedział, że jest dobre. Pamiętacie, co powiedział, jak popatrzył na człowieka? Że to jest bardzo dobre. To Bóg kazał wilkowi być wilkiem, a człowiekowi kazał być człowiekiem. Tam u bram miasta Gubio spotkały się dwie Boże istoty żyjące zgodnie z zamysłem Stwórcy. I tak ma być. Wilk ma być wilkiem, a człowiek ma być człowiekiem. Człowiek nigdy nie będzie wieszakiem na takie czy inne ubranie. Nie będzie naczyniem na taki czy inny pokarm. Człowiek jest sercem tęskniącym za drugim sercem. Mówi Franciszek, to Bóg stworzył nas z miłości do miłości. A przestańcie kochać. I nie wilk, ale człowiek potrzebuje oswojenia. I tak sobie to pomyślałem, żeby to wybrzmiało, tę uroczystość Bożego Miłosierdzia. Żeby jedyną miłością, która pochyla się nad ludzką słabością, nie była miłość Chrystusa. Skoro On mówi, miłosierny bądźcie, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Bo kochani, jeżeli niektórzy z niepokojem mówią, że nasza cywilizacja się rozpada, to między innymi dlatego, że od samego życia komunizm robi wszystko, aby człowieka wychować tylko na człowieka. Broń Boże, żeby go wychować na dziecko Boże. A teraz inne ośrodki to samo kontynuują. Tylko z inną metodą, ale to tak. Wychować człowieka tak, aby był tylko człowiekiem. Broń Boże, dzieckiem Bożym. Nie trzeba wiele mówić, jak bardziej się dąży do wywyższenia człowieka, wręcz ubóstwienia. Jednak
cenny. Zgubię podobnie ze zwierzęcami. Nie trudno obliczyć, kto na tym traci. A więc, kochani, uważajmy. Bo jeżeli umrze w nas serce, to wszystko w naszym życiu traci sens. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec Niebieski. Dawajcie, będzie wam dane. Nie sądźcie i będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Róbmy wszystko, by obmyci w tej wodzie płynącej z rany Jezusowego serca dać się uświęcić przez Jego krew, by już tutaj, a potem tam razem ze świętymi Janem i Janem Pawłem otrzymać obficie w zanadrza nasze. Amen. Jedynego i prawdziwego Boga. Ciebie proszę.
uczcić te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto wielokrotnie wydam się na rękę ciągle i dzięki Tobie składając kłamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za nas będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nie jesteśmy.
ochronię, rzekł i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zażaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
widząc sprawę ojca zmarłego Józefa, a ja sprawowałem za zmarłego Irena, jeszcze to chwilę wolna, dziękuję w naszej pensji. Jutro o godzinie 19 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijne. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota maja, pierwszy piątek odwiedzanie chorych od 9 rano, spowiedź święta dla dzieci o godzinie 15, po moja święta pierwsza piątkowa po nabożeństwie majowym. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela maja, ale ze względu na pierwszą komunię świętą możemy służ przełożymy na drugą niedzielę maja. W sobotę na Świętej Matki Panny Królowej Polski. Prześwięto odprawiamy jak w niedzielę. Nabożeństwa majowe dla dzieci niepotrzebne o godzinie 16. Dla dorosłych codziennie, po wieczorze przy świętej. Pierwszy czwartek spotkanie ministrantów i rodziców w serce. Po wieczorze przy świętej. Komunikat księdza arcybiskupa metropolita Gdańska udziela dyspensy o obowiązku sprawiedliwości od pokarmów w piątek 2 maja roku. Niniejszy, biorąc pod uwagę typowo wypoczynkowy i turystyczny charakter drugiego dnia miesiąca maja, drugi weekend, udzielam wszystkim wiernym na terenie archidiecezji gdańskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 2 maja 2014 roku. Pani burmistrz, w związku z zaplanowanym zebraniem miejskim Kłapowa w celu dokonania wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa oraz członków Rady Sueckiej w imieniu burmistrza Radosławowa pani Grażyny Cern zwracam się z uprzejmą prośbą o wywierzenie w tablicy ułożeń i wyczytanie w ogłoszeniu parafialnych krótkiej informacji o terminie i miejscu spotkania sołtysa Kłapowa. Informacja jest wywieszona przy wejściu w gablocie. Intencje. W poniedziałek o 17 za zmarły małżonka Maria Kamilek, o 18 za zmarły Leona i Karina Detlaff, wtorek o 17 za zmarły Józefa i Justyna Rebin, o 18 za zmarłego Bolesława Kamińskiego, rocznica śmierci, w środę o 17 za zmarłego Leona Mach, o 18 zdrowia i sensu rocznicy ślubu, w czwartek o 17 za zmarły Pawła, Marta, Tadeusza, Kamila Styn, o 18 za duszę szczęścia cierpiące. Piątek o 17 za zmarłego ojca Józefa Janowa i Krystynę. O 18 za zmarłych rodziców Ben oraz Heleny i Marty Brunona. W sobotę w Królowej Polski o 8 rano do Rady Bożej Zarzewskiej zrobi się z pierwszej górze. O 10.30 za zmarłą Helena Wroszu. Od 7 w czwartej górze Brzegcowej na setną rocznicę urodzin. O 16 za zmarłych Paweł w rocznicę urodziny oszczędzimy operację męża. A przyszłą niedzielę rano o 8 za zmarłą Zalię Ciskowską. O 10.30 za pierwsza komunia święta. O 16 o błogosławieństwo dla sióstr w piątej górze Brzęcowej. Jeszcze raz z całego serca wszystkim dziękuję, że mogliśmy radować się odprawianiem mszy świętej. Odpustowe miłosierdzia w kościele. Uśmiecham się bardzo, bo budowa kościoła to duża sprawa, bardzo trudna, ale dzięki życzliwości ludzi, także gości naszych, mogliśmy to dzieło doprowadzić do tego poziomu i do takiego stanu, jak to dziś oglądamy. Dziękuję księdzu dziekanowi, że zechciał odprawić nam tę uroczystą mszę świętą. Dziękuję bardzo z całego serca księżom koncelebracom. Dziękuję, że przyjechał do nas ksiądz Marian z Ledy i ksiądz Jacek z Kału. Teraz jeszcze zawierzymy Bożemu Miłosierdziu i odprawimy na koniec procesji. Po procesji odśpiewamy dzięki Boga wysłaniane. Dom murowany, to znaczy, że on tu na zawsze.
będzie, jest to miejsce. Przypomina mi się papież Jan Paweł II, kiedy w Gdyni w czerwcu 1987 roku mówił, że tu nad morzem można nauczyć się modlitwy. Głębia przyzywa głębię, Bóg wodą spada. Ta świątynia na tym klifie jest budowana. Z jednej strony ma piękne słońce, z drugiej strony ogłębuje przestrzeń po horyzont. Niech jest żywym pomnikiem, żywą stacją Bożego miłosierdzia, zamyślenia, refleksji i tego, co chce się uczyć modlitwy. Dziękuję wszystkim, którzy tą świątynię budowali, budują księdzu proboszczowi, wszystkim budowniczym, ofiarodawcom. Podziwiałem po ostatnich dniach pracy strażaków, wszystkich ludzi dobrej woli, jak te schody, to zaplecze, wyposażenie tak pięknie, na miarę możliwości zostało przysposobione. To jest piękne znak waszej miłości, wyznanie waszej wiary. Coś bardzo, bardzo cennego. Trzeba to nazwać działanie łaski Bożej dobrą wolą. To chcemy sobie uświadomić, chcę to Bogu dziękować. To jest też związane z osobą Jana Pawła II, z jego kanonizacją Jana 23. To dobry dzień, wspaniały dzień. Chcemy go pamiętać. Ze sobą przywiozłem nową księgę pamiątkową, bo jest nowa karta w historii tej parafii, dlatego proszę księdza proboszcza, aby zanotował datę dzisiejszą, opisał, co się wydarzyło i żeby dalej dopisywać dobre rzeczy w tej pamiątkowej księdze na potomnych, na żywych, dla tych, którzy potem odejdą do tej świątyni na Bóg zapłaci. Wystawiamy na święcie sakrament. Naszymi grzesznymi duszami ulecz naszą słabość, przezwyciężaj wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Błogosław i wspieraj swą łaską rybaków, młodzież i dzieci w szkole, wszystkich, którzy przyjeżdżają tu odpocząć, odbudować swoje siły, ciała i duszy. Niech Twoje miłosierdzie dotknie grzeszników, ludzi zagubionych, porajonych, aby przez doświadczenie Twego przebaczenia, przez darowanie win i kar wzajemnie odzyskali pokój i czystość serca, by mogli się modlić, wielbić Ciebie teraz i na wieki wieku. Thank you.
sakramencie. Sprawyśmy z tego boskiego źródła czerpanie łaski wiecznego.